apostoł w liście do Galatów opowiada nam historię swojego powołania. On przede wszystkim spotkał nieskończoną miłość Boga, która wydobyła go z postawy zasługiwania, z postawy kupczenia z Bogiem, z postawy bycia jedynie na usługi prawa i przepisów żydowskich. Paweł mówi nam tak: kiedy jednak Bogu, który wybrał mnie w łonie mojej matki i wezwał swą łaską, spodobało się objawić Syna swego we mnie dla głoszenia Ewangelii o Nim pośród narodów. Paweł doświadcza, że Bóg wybrał go, zanim on cokolwiek uczynił, zanim zasłużył na jego miłość albo w jakiś sposób przez grzech czy nieprawość obraził jego miłość. Bo Boży wybór jest darmowy, całkowicie bezinteresowny. I podobnie jest w życiu każdego z nas. Każdy z nas jest umiłowany, wybrany, powołany i posłany od momentu swojego poczęcia, nawet wcześniej, od momentu wieczności. Więc to Boże obdarowanie jest całkowicie darmowe. Do nas należy przyjęcie go, ucieszenie się tym darem, podjęcie go i potem realizowanie tego daru. I w momencie, kiedy Paweł odkrywa, że jest tak bardzo ukochany przez Boga i że Bóg w jego duszy chce objawiać mu Jezusa jako Pana i Zbawiciela jego życia, Paweł mówi, że już potem nie pytał innych ludzi o radę. Paweł jest wewnętrznie wolny. On wie, że wszystkiego odtąd chce uczyć się od Jezusa, że odtąd wszystko chce czynić z Jezusem, przez Jezusa i dla Jezusa. Więc to jest początek powołania Pawła i też początek powołania każdego i każdej z nas. A co jest owocem naszego wybrania i powołania? Paweł mówi: słyszeli tylko, że dawny nasz prześladowca głosi teraz wiarę, którą przedtem starał się zniszczyć, i chwalili Boga z mego powodu. Nie chwalili Pawła, ale chwalili Boga z powodu Pawła. I w naszym życiu, w naszym świadczeniu, w każdym powołaniu i w każdej drodze życia, jaką możemy podjąć, chodzi właśnie o to, żeby nie chwalono nas, żeby nie doceniano nas, ale żeby chwalono Boga z naszego powodu. Jeżeli ktoś dziękuje Bogu za to, że spotkał Ciebie w swoim życiu, jeżeli ktoś dziękuje Bogu za Ciebie, to znaczy, że żyjesz pełnią Twojego powołania.